Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna to temat naszego cyklicznego spotkania. Zaczynamy od walut. Indeks dolarowy systematycznie rośnie od poziomu 101, zbliża się powoli do 105,50. To jest żółty opór, który mam zaznaczony na wykresie. Po drodze zostały przełamane przynajmniej dwa opory, czyli najbliższy to jest 103,10. Pomarańczowa strefa to jest bliżej poziomu 102. Ja przeciągnę sobie w prawo tą wartość, która jest bliższa aktualnej cenie, po to, żeby dopuścić taką możliwość, że dolar może się oczywiście skorygować w tej podróży w stronę północną, czyli dotarcia potencjalnie do 105. Na razie jakichś szczególnych sygnałów słabości na samym wykresie ceny nie widać. Widać za to, że dolar jest ogólnie drogi, o czym przypomina wskaźnik relatywnej siły. On zasady, kiedy dotyka linii 70 punktów, to jest informacja, że może powstać lokalny szczyt. Stąd też ja dopuszczam taki wariant właśnie jak możliwość powrotu w stronę 103. Tutaj będziemy dalej interpretować, czy dolar ma szansę dalej aprecjonować, czy też nie. Co na to wspólna waluta europejska? 1,0750, notowania są od dłuższego czasu poniżej. Liczymy to oczywiście w interwałach 4-godzinnych. Nie zmienia to charakterystyki wykresu, czyli nadal mamy serię niższych szczytów, niższych dołków. Korekty nadal są w zakresie poniżej jednej figury, bliżej 70 pipsów, więc utrzymujemy ten schemat. Ja już tylko usunę to mierzenie kierunkowe, żeby ono nie przeszkadzało. Jednocześnie zaznaczę ten opór, o którym wspomniałem, po to, żebyśmy mieli świadomość, że to jest najbliższe ograniczenie. Już raz podaż się tutaj pojawiła. Kwestia 26 maja, godzinie 12, kiedy mieliśmy małe tąpnięcie. W tej chwili po raz wtóry jest ten obszar testowany właśnie jako opór. W przeszłości spadki poniżej, czy też utrzymanie poniżej 1,0750, no to była zapowiedź ruchu w stronę nawet 1,05, więc jest tutaj sporo przestrzeni do wypełnienia czarnymi świecami. Zobaczymy, czy ten scenariusz się zmieni. Linia trendu to jest narzędzie, które może jako jedno z pierwszych poinformować, że zamiary podaży się tutaj nie udadzą, ale na to jeszcze jest za wcześnie. Nowozelandczyk. Jesteśmy po drugim dużym tąpnięciu wartości dolara nowozelandzkiego. Pierwsze zakończyło się w okolicach 0,62, drugie przełomuje 0,6080. To jest wsparcie, które myślę, że na wykresie dziennym spokojnie można obserwować, ale też i na tygodniówce. I jeżeli ten tydzień pozostanie poniżej tej żółtej strefy, no to otwiera się przestrzeń na to, żeby wejść w obszary, w których notowania tego instrumentu były ostatni raz jesienią ubiegłego roku. No, zobaczymy, czy taki scenariusz należy potraktować poważnie, no bo to zależy, czy powstanie lokalny szczyt w ramach testowania w tej chwili 0,6080 do dołu. Jeżeli cena wyjdzie powyżej, no to ja będę tutaj poprzez analogię doszukiwał się, że z tego miejsca białe świece się pojawiły, czy jest to trampolina dla popytu po to, żeby sięgać do wyższych poziomów, na przykład w stronę 0,62, który jest jednym z głównych ograniczeń, jeżeli chodzi o opór. Dolar australijski. No tutaj jesteśmy troszeczkę na krawędzi. 0,6530 to jest obszar zielonej strefy. Ona jest efektem szczytów, które pojawiły się w zeszłym roku na jesieni. Cena pozostawała w piątek jeszcze poniżej, sugerując, że należy skierować wzrok w stronę 0,64. Dzisiaj wątpliwość jest, no bo w wartościach bezwzględnych cena już jest powyżej zielonego obszaru, no ale oczywiście to cena zamknięcia w dużej mierze zdecyduje, czy ten trend spadkowy będzie kontynuowany. W końcu mamy nowy dołek, też notowania spadły poniżej 0,6570, czyli dołka z września, przepraszam, z marca tego roku. Tym samym też no, nie mamy za bardzo wyjścia, potencjalne wzrosty traktujemy jako ruch korekcyjny. Zobaczymy, czy to się rozbuduje i do jakiej skali, tak? No bo środkowa linia Bollingera, która jest na wykresie dziennym w okolicach niebieskiego obszaru 0,6640, jest tym miejscem, które na pewno warto byłoby tutaj przywołać. Ogólnie zmienność trochę wzrosła, zewnętrzne linie Bollingera się oddaliły od siebie, ale mimo wszystko ten ruch konsolidacyjny no jeszcze ma szansę przetrwać, ale tak jak mówię, dużo zależy od zielonej strefy. To, co się tutaj wydarzy, będzie na pewno kluczowe. Początek tygodnia to i
przepraszam. To i dobry czas, żeby spojrzeć na peleny. W przypadku franka szwajcarskiego do pelena tendencja spadkowa się utrzymuje. 4,60 to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu. Na razie jest problem, żeby wyjść i zrobić nowe wyższe szczyty górne, a linia Bollingera też wskazuje 4,67 jako ograniczenie, więc ta tendencja umacniająca pelena może tutaj jak najbardziej trwać, więc sięgamy wzrokiem coraz odważniej w stronę 4,50. Zobaczymy, czy ten wariant się spełni, ale to myślę, że bliżej środy, czwartku będziemy weryfikowali, czy te pomarańczowe prostokąty mają tutaj jeszcze jakąś zależność geometryczną, ponieważ one są tej samej wysokości. Widać, że w dwóch poprzednich przypadków po wypełnieniu świecami tej przestrzeni powstawał nowy domek. Jak na razie w trzecim przypadku tego nie ma, więc przełamanie 4,60 tutaj jest jednym z wariantów, które bierzemy pod uwagę. Europelen 4,50. Niby równa liczba i chciałoby się powiedzieć, że powinna mieć jakieś znaczenie, a cena po prostu wokół niej fluktuuje. Ja oczywiście mogę położyć drugą linię już bardziej precyzyjnie wynikającą z dołka z lutego ubiegłego roku i on rzeczywiście lepiej odzwierciedla to wyhamowanie tendencji aprecjacji PLN-a z ostatnich tygodni, dość dłużej, więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest już powoli pora, żeby sięgnąć po siatkę Fibonacciego i spojrzeć, czy jakaś korekta wyższego rzędu by nam tutaj nie pasowała. 38,2 jest lekko powyżej 4,58, czyli strefy, która jako wsparcie mogła pełnić rolę. Tak naprawdę tylko na jedne czy dwie sesje zatrzymała spadki. Wcześniej było to miejsce, gdzie pojawiały się kluczowe dołki. Tym razem tak nie było, więc może się okazać, że tutaj może być chęć, żeby zamienić to miejsce z dawnej klasyfikacji wsparcia w opór. No ale do tego potrzeba trochę więcej aktywności popytu. Tutaj też znajdziemy górną linię Bollingera. W przypadku trendowych ruchów atakowe mają miejsce na parach z pelenem. To narzędzie może być dość użyteczne, zresztą jak przy każdym silniejszym trendzie. USDPLN. Tendencja wzrostowa, no, chciałoby się powiedzieć, że nabiera rozpędu, ale też chyba nie do końca, bo potencjał wynikający z odbicia od 4,15 sięgam tutaj do marca 2022, no wtedy notowania sięgnęła z 4,50 właściwie w jednym ruchu, tam z małym przystankiem zamieniającym 4,25 z oporu na wsparcie. Tutaj na razie takiej sytuacji nie ma, cena jest poniżej 4,25, więc zostajemy w tej konwencji związanej z faktem, że to jest obszar najbliższego ograniczenia dla tego instrumentu, no ale też widać powoli, że kształtują nam się dołki na trochę wyższych poziomach. Z tymi szczytami trochę słabo, ale te dołki rzeczywiście tutaj już są warte podkreślenia. Negatywnie na temat dolara amerykańskiego ja się wypowiem, kiedy cena spadnie poniżej 4,15, bo to jest najbliższe wsparcie z wykresu dziennego, ale też i 4-godzinnego, więc wtedy będziemy szli bardziej na południe. Funt do PLN-a 5,23 to jest najbliższe ograniczenie, ja już to przybliżę. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Cały tydzień to jest ruch pomiędzy 5,23 a 5,13. Z tendencją oczywiście utrzymującą się spadkową, czyli tutaj funt do PLN-a nie odstaje od ogólnych założeń związanych z naszą jednostką monetarną. Ona rzeczywiście jest dość mocna. Pytanie, czy ten proces będzie trwał, no bo wiadomo, im coś dłużej trwa, tym też pojawia się presja na to, żeby pojawił się ruch korygujący, zwrotny, proporcjonalny pod względem siły i często też i dynamiki. Na razie tak długo jak cena jest poniżej 5,23, to złego słowa o PLN-ie tutaj raczej nie powinniśmy wypowiadać. Kanadyjczyk. Rysowałem trójkąt w ramach konsolidacji. Chyba mogę go już powoli usunąć, bo notowania wyszły powyżej górnej linii tego narzędzia. No ale nie zmieniło to tej długoterminowej charakterystyki. 1,6670 jako ograniczenie po raz kolejny sobie przypomina. O 1,38 na razie nie wspominam jako kolejnym oporze, bo to żółta strefa zatrzymała spadki. Więc zobaczymy, czy będzie powrót w stronę 1,35. Jeżeli tak, no to może się okazać, że te ukośne linie jeszcze tutaj jakiś sens będą miały. Ja na razie jedną z nich usunę, bo to górna została przełamana, a czasem następuje taki ruch powrotny do przełamanych ukośnych linii. Tutaj akurat jeszcze powieli się to z poziomem 1,35, więc łatwiej będzie też znaleźć dwa argumenty w jednym miejscu.
W przypadku USDJN-a 138 zostało przełamane. Mamy cały tydzień wzrostowy, więc otwiera się przestrzeń na to, żeby no, tak naprawdę sięgać już w stronę nowego szczytu 150. Ogólnie ten instrument, przypomnę, USD do jena jest bardzo wysoko. Niełatwo jest znaleźć tutaj odnośniki z historii, bo trzeba cofnąć się no, dobre dwie dekady do tyłu. I co więcej, nawet jak się cofniemy, to i tak mamy tylko i wyłącznie jeden szczyt w postaci 147,50, a wsparć to tak naprawdę za bardzo tutaj nie widać. Gdzieś na rozsądnych poziomach, bo oczywiście one są, jak na przykład 103, tak, no to jest ekstremalnie daleko od bieżącej ceny, nawet licząc w relacji czasu, więc jeżeli notowania pozostaną powyżej 138-139, no to trzeba, bo będzie się posiłkować niższymi interwałami i robić takie krótkie skoki, jak na przykład wykorzystanie tego oto szczytu. Mam tu na myśli to, co się wydarzyło w listopadzie i wtedy będziemy mogli trochę więcej powiedzieć na temat aktywności podaży w okolicach 142,20. No jednym słowem, jeżeli mam tendencję wzrostową, no to jest przestrzeń oczywiście do pojawienia się potencjalnie korekt. Idziemy w stronę surowców. Tradycyjnie ropa, aczkolwiek tutaj chyba pójdzie sprawnie. Tak, 74 jest utrzymane, 70 jako opór, $70 na ropie WTI jako wsparcie i bez większych rozstrzygnięć. Myślę, że można spokojnie podglądać ten wykres też na interwale godzinowym, no bo tak długo jak ta konsolidacja będzie trwać, to trudno będzie znaleźć, wskazać jednoznaczny kierunek ruchu ceny. Tu po środku jeszcze można wskazać 71, mniej więcej 50 jako obszar, który jest istotny dla obu stron, no bo on się zamienia raz w dołki, raz w szczyty, ale to tak jak mówię, to jest kwestia raczej lokalna niż coś szczególnie znaczącego. Ropa Brent. Tutaj sięgnę do wykresu godzinowego od razu, bo cena po raz wtóry, już właściwie chyba szósty, testuje 77,30. Powstawały tu szczyty, które no, dawały perspektywę na utworzenie nowego dołka. No zobaczymy, czy tym razem się historia powtórzy i przynajmniej od pomarańczowego obszaru cena skieruje się w stronę zielonego, czyli 74,50. Ja na razie zostanę z tymi liczbami. Oczywiście pamiętam, że 87 u góry to jest to coś, co na pewno warto oglądać z wykresu tygodniowego czy miesięcznego i to jest kluczowy element dotyczący oporu. Złoto. Tam pojawiła się presja na przełamanie 1960, zielone wsparcie i chyba ono powoli zamienia się w opór. Jeżeli tak, to 1900 będzie liczbą, którą będę pewnie coraz częściej przywoływał. Na wykresie godzinowym bez problemu już można połączyć szczyty w ramach trendu spadkowego. Ja nawet spróbuję tutaj zrobić z tego może jakiś kanał, zobaczymy czy się uda. No nie idealnie, ale mniej więcej w takim zakresie cena złota się porusza. No i mamy przestrzeń związaną z kolejnymi czarnymi świecami, które mogłyby się tutaj pojawić, ale do tego potrzebujemy większej aktywności podaży. No i na pewno 1960-1955 musi pozostać oporem, bo jeżeli coś się zmieni w tym obszarze, to trudno będzie utrzymać argumentację związaną z tą tendencją spadkową na tym instrumencie. Szybkie spojrzenie na miedź. Czy korekta rozrasta się do poziomu przełamanego wsparcia 850? No na razie tak to wygląda. Zobaczymy, czy powstanie tutaj lokalny szczyt i notowania pozostaną w dolnej połowie wskaźnika Bollingera, bo przypomnę, jeżeli cena jest poniżej środkowej linii tego narzędzia, no to trudno dyskutuje się z argumentami mocno wzrostowymi. Po prostu jest to informacja, że seria Biały Świec traktujemy jako korektę, po której impuls powinien być. Takie rzeczy już się tutaj zadziały, bo mamy testowanie z drugiej strony 8700 i to było właśnie podejście do środkowej linii trendu. Potem przy zatrzymaniu na 8150 były krótkie zawahania, zbliżenie do środkowej linii trendu. No i w tej chwili jest to kolejny raz, czyli jest to taki rodzaj ruchomej linii, za którą cena podąża, próbuje ją gonić. Z rzeczy indeksowych na pewno CO2 podglądam ze względu na to, co się działo w przeszłości po odbiciu od okolic 100 euro.
Tutaj jeszcze mam dodatkowo w tej chwili przełamanie 85 euro jako wsparcia, więc tym bardziej sięgam do niższych poziomów jak 75-65. Zobaczymy, czy ten kierunek się utrzyma. Ilość oczywiście energii ze słońca, tam już są stosowne artykuły, także i w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Kto wie, być może ma to pośredni albo bezpośredni wpływ też na kwotowania i tego instrumentu. Do kawy zaglądamy, bo to jest instrument, który zyskał mocno na trendzie. Kawa robusta szczególnie. 2650 zatrzymanie. Na razie mamy korektę proporcjonalną pod względem wysokości do tego, co się działo w ostatnim zakresie. Tu nie potrzeba jakichś skomplikowanych narzędzi. Wystarczy wziąć zwykły prostokąt i jasno można stwierdzić, że podaż jeszcze się za bardzo nie popisała. Już moment, bo zabrałem oryginalny wzorzec, niech on sobie też zostanie, a ja stosuję tutaj kopię po to, żeby Państwu pokazać, że te obszary nadal są w jakichś rozsądnych wartościach. Więc ten trend zostawy jak najbardziej, ja nie mam wyjścia, muszę tutaj o nim przypominać, pomimo że, i to też chciałbym mocno wskazać, kawa jest relatywnie droga, przynajmniej ta w wariancie właśnie robusty. No zobaczymy, czy te wzrosty znajdą swoje odzwierciedlenie też w proporcjonalnej korekcie. Na razie na to się nie zanosi, czyli złego słowa o sile popytu tutaj powiedzieć raczej jest coś trudno. Platyna, do której dość rzadko zaglądam, ale chyba warto, bo notowania opuściły kanał spadkowy i w okolicach 1000 dość często się pojawiał ten instrument, przy czym 1000 to jest wyznacznik zarówno szczytów, jak i dołków, ponieważ teraz od góry testowana jest zielona strefa, więc oczywiście jest to potencjalne wsparcie. Tutaj warto byłoby wejść nawet na wyższy interwał po to, żeby uzmysłowić sobie znaczenie tego poziomu 1000 dolarów za uncję tego metalu, więc jeżeli nic się nie zmieni, no to może tu nastąpić odbicie i jakieś wzrosty. No chyba rzeczywiście, że ten metal pójdzie w kierunku takim samym jak złoto, czyli będzie przełamywać kolejne wsparcia, więc wtedy spadki poniżej 1000 to będzie próba utrzymania się jednak w tym kanale spadkowym i będziemy sięgali z okiem na przykład w kierunku 900 jako kolejnego niższego wsparcia. Indeksy. Do Russella zajrzymy, bo to jest też instrument, który warto według mnie, ale zaczynamy od DAX-a, który zatrzymał się w okolicach historycznego szczytu 16300, cofnął do 15700. Według mnie w miarę zdrowy objaw, korekta nie jest za duża, jeżeli ktoś analizuje interwały dzienne. Wszystko utrzymuje się w ryzach trendu wzrostowego, dość agresywnie nachylonego na północ. Pewien niepokój może wywoływać negatywna dywergencja na wskaźniku MACD, no ale jeżeli kolejne świece się pojawiają, czy też mamy tak gwałtowną reakcję z piątku na dotarcie do zielonej strefy i potwierdzeniem, że tutaj pyki jednak są, no to jednak ja dopuszczam wariant pojawienia się kolejnego nowego szczytu. Tym samym też gazety pewnie będą się rozpisywały, że mamy nowe high, a tym samym też i taka mini euforia gdzieś tam będzie pewnie promowana. No to jest naturalna konsekwencja. Każdy impuls ma swoją korektę, po korekcie przychodzi kolejny impuls. Wcześniej czy później można było się spodziewać, że 16300 będzie jakaś tam próba jego przełamania. Czy trwale? Zobaczymy, bo mamy przypadki z historii jak UK, indeks z Wielkiej Brytanii czy francuski, które mocno się wahają po wejściu w nowe terytoria, nie za bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. A zwykle powinno być tak, że jeżeli wchodzimy, są przełamywane kluczowe opory, no to te notowania powinny dalej mocno pnąć się do góry. Tutaj akurat mamy korektę, więc zobaczymy, czy stanie się ona trampoliną do kolejnych wzrostów. Nasdaq. No, spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych dość mocno ciągną rynki finansowe. 14 tysięcy zostaje daleko w tyle, więc ja sięgam już w stronę 15170. To jest obszar kolejnego oporu. Oczywiście można dopuścić powrót do żółtej strefy i zamianę od dawnego oporu we wsparcie. Klasyka gatunku w trendzie wzrostowym. On rzeczywiście nabiera siły i to też widać na wskaźniku RSI i to jest niebezpieczne zjawisko, bo on w RSI przybiera w tej chwili 76 punktów. To jest coś, czego już dawno nie widzieliśmy. Więc korekta
Może się okazać, że wcześniej czy później. Pytanie, czy to będzie na 15700, czy też zanim tam cena dotrze, no to wcześniej właśnie będzie to, co mówiłem, powrót do żółtej strefy, który właśnie stanie się przyczynkiem do tego, żeby 15170 gdzieś tam było testowane. Przepraszam. US30, no na razie ja to widzę słabo, 33200 przełamane w zeszłym tygodniu. W tej chwili możliwość testowania tego z drugiej strony, więc jak traktujemy to jako lokalny opór, żółte strefy przypominają, co się wtedy może wydarzyć, czy cena może spaść poniżej 31 tysięcy. Więc jeżeli ta tendencja wyprzedaży się gdzieś tutaj utrzyma, ja ją spróbuję chociaż w takim wariancie mini narysować, ale no, zaczyna się od małych ruchów, a potem idzie w stronę większych. Tak czy tak, no próżno szukać tutaj czegoś większego, bo jeżeli ja wezmę abstraktnie ekstrema cenowe, no to mamy taki oto obszar, czyli mamy cenę high z grudnia, jakieś low z marca i tak naprawdę wszystkie kolejne świece są wewnątrz tych przedziałów, więc no, konsolidacja to jest też termin, który tutaj chyba można byłoby spokojnie przywołać jakiś rodzaj ruchu bocznego. S&P 500, no była już informacja o tym, że notowania wychodzą na wyższe obszary, czyli powyżej 4200, potem to wszystko się cofnęło. 4200 mogło stać się powtórką z historii, jeżeli chodzi o te niebieskie obszary. No piątek chyba to zrewidował, więc ten układ wyższych szczytów i wyższych dołków, no chyba trzeba tutaj coraz mocniej akcentować. Ja postaram się to wykonać w sposób najprostszy możliwy, czyli rysując linię trendu wzrostowego. 4300, najbliższe ograniczenie, 100 punktów wyżej kolejne ograniczenie dla białych świec, tym samym też powoli będziemy zerkali w stronę nowego szczytu. Ja przypomnę, że cena już dawno wyszła na zewnątrz kanału, który opisywał, spadkowego kanału, który opisywał potencjalnie korektę wyższego rzędu, czyli rok 2022, no ale też nie kwapi się jakoś dość mocno, żeby te byki tutaj się pojawiły i zaakcentowały swoją obecność. To wszystko jest robione trochę na siłę. No Nasdaq się tutaj wyróżnia, ale ten S&P 500 jeszcze za bardzo nie. Tak naprawdę są to pierwsze podryki wyjścia powyżej kluczowego oporu 4200. Wspomniałem o Russellu, który reprezentuje najszerszą grupę spółek, no i jednocześnie też chyba cieszy się najmniejszym zainteresowaniem, ale jeżeli zrobimy proste przełożenie analogiczne, skoro tam zaczynają się wzrosty, to może się okazać wcześniej czy później też i 2000 spółek wchodzących w skład Russella gdzieś będzie zyskiwać na wartości. Na razie byki weszły o półkę wyżej, czyli z 1650 przemieściły się na 1730 i to jest bronione wsparcie. Szczyty 1900-2020 to są najbliższe ograniczenia. No i wygląda to bardziej jako ruch boczny niż jakikolwiek trend. Można próbować to zamknąć ukośnymi liniami, ale no, na trójkąt to raczej jeszcze słabo wygląda, bo te linie są o bardzo małym kącie nachylenia. Więc pozostajemy w ramach konsolidacji pomiędzy liczbami, które ja już jakiś czas temu powielałem, aczkolwiek sięgamy do tego instrumentu rzadko, właśnie ze względu na to, że zmienność jest tutaj dość mała. Wskaźniki? No, robią to, co zwykle robią w konsolidacji, czyli pozostają w neutralnych obszarach, nie generują jakichś kluczowych sygnałów, więc trend tutaj mile widziany, żeby móc trochę więcej powiedzieć o tym instrumencie. No dobrze, z mojej strony to tyle. Nagrania są dostępne oczywiście na kanale YouTube. Miejmy nadzieję, że powrócimy do Państwa na żywo. Mamy trochę problemów technicznych ze spotkaniami webinarowymi, a tak czy tak ja staram się systematycznie nagrywać, jeżeli chodzi o nasze spotkanie z bieżącą analizą techniczną i one się będą codziennie w okolicach godziny 10 pojawiać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.